21 stycznia w Art Gallery Cafe miała miejsce premiera długometrażowego filmu dokumentalnego o refrenie, o Feliksie Konarskim. Kolejny pokaz zaplanowany jest na 18 lutego tego roku w Muzeum Polskim w Ameryce. A my, drodzy Państwo, mamy dziś ogromną przyjemność gościć tutaj reżysera tego filmu, pana Bogdana Kowalskiego. Witam serdecznie, panie Bogdanie. Dzień dobry, witam. Panie Bogdanie, Feliks Konarski, refren mojemu pokoleniu kojarzy się przede wszystkim z czerwonymi makami spod Monte Cassino, a z tym, że w Chicago działa szkoła jego imienia, polska szkoła, i poza tym nie wiemy o nim tak naprawdę nic. Kim był Feliks Konarski, refren? Feliks Konarski to właśnie nie tylko twórca tych słynnych czerwonych maków, po tym był najbardziej rozpoznawalny szerokiej, że tak powiem, publiczności, ale Feliks Konarski to też autor wierszy, piosenek, sketchów, także rewi. Także to nie tylko ten autor Czerwonych Maków. A jeszcze w czasie swojego szlaku bojowego z drugim korpusem powstała książeczka z jego piosenkami pod tytułem Piosenki z plecaka Helenki. I w tym czasie napisał około 70 piosenek. Wow. Więc wśród nich są też Czerwone Maki. Po wojnie wyemigrował do Londynu, tam też tworzył, a następnie od 65 roku znalazł się w Chicago. Także refren to, tak jak mówię, nie tylko Czerwone Maki. I właśnie ten film ma na celu pokazać tego refrena troszkę z innej strony. Jako człowieka wesołego, pogodnego, człowieka, który w świetny sposób potrafił komentować wydarzenia na świecie czy wydarzenia w Polsce. Jego rewie czy dożynki, które też wystawią, one były bardzo często właśnie tematyczne. Szczególnie dożynki. Także one były, jak w każdych tych dożynek był jakiś akcent właśnie, który zwracał uwagę na wydarzenia w Polsce, czy powiedziałem na świecie. Także taki był refren. Jak to się stało, że refren znalazł się tutaj właśnie w Stanach Zjednoczonych? Wspomniał pan o jego drodze, od żołnierza później do imigranta w Ameryce, ale Jak to wyglądało w szczegółach? To znaczy, refren po wojnie znalazł się w Londynie, tam tworzył, ale też wyjeżdżał, można powiedzieć, w tournée w różne miejsca i między innymi przyjeżdżał do Ameryki. Był zapraszany do Stanów na występy. Wtedy to był wojewódka, był impresario, który go sprowadzał. I w 65 roku na zaproszenie swojego kuzyna, pana Hałką, postanowił osiedlić się na stałe w Chicago. Tak jak jest powiedziane w filmie, prawdopodobnie dzięki sławie, jaką mu przyniosła ta pieśń Czerwone Maki na Monte Cassino, wzbudza bardzo duże zainteresowanie. Także wiele osób przychodziło, albo znali refrena, na przykład jeszcze, powiedzmy, w tym czasie było bardzo dużo weteranów drugiego korpusu. Przyjeżdżali go zobaczyć, posłuchać, ale to nazwisko po prostu przyciągało. Przyciągało i właśnie cały czas te czerwone maki jemu chyba trochę pomagały. Ale z drugiej strony może i trochę szkodziły, dlatego że sklasyfikowano go. Tak, sklasyfikowano go. Miał tą etykietkę taką, prawda, że to auto Czerwonych Maków. No tak, ale właśnie, tak jak wspomniałem, ten film ma na celu pokazać, że refren to nie tylko autor tych Czerwonych Maków. Tu dużo więcej. Są te Czerwone Maki w filmie, oczywiście. Jest o nim
cały dość spory fragment poświęcony temu, jak one powstały. Ale tak jak mówię, to nie tylko Czerwony Maki. Duża część jego działalności to teatr refrena, który tutaj w Chicago działał przez wiele, wiele lat, a który, nie boję się tego powiedzieć, chyba wykształcił takie no, bardzo ważne pokolenie, bardzo ważną grupę polskich aktorów tutaj w Chicago. Tak, refren spotkał tutaj aktorów, którzy już wcześniej, że tak powiem, występowali tutaj na tym gruncie chicagowskim, ale też było wielu nowych, między innymi jak Basia Kożuchowska, Julita Mroczkowska, które są z tych, że tak powiem, żyjących aktorów teatru refrena, z refrenem najdłużej. Później dołączyli państwo piekarscy. Także refren skupił wokół siebie właśnie tych aktorów, muzyków i właśnie z nimi występował w tym całym okresie czasu. Pierwszym takim miejscem, gdzie refren występował, było Auditorium Świętej Trójcy, przy Szkole Świętej Trójcy, zaraz obok Kościoła Świętej Trójcy. I tam występowali bardzo długo w tym miejscu. A później w międzyczasie, gdzieś w połowie lat 80. Polonia chicagowska zmieniała miejsce zamieszkania. Wszyscy się przenosili więcej na zachodnie, północne przedmieścia. I to miejsce, że tak powiem, traciło na popularności. Refren zaczynał występować w budynkach klubów polskich. A od 1988 roku znalazł miejsce, to była sala taka widowiskowa, nad restauracją Orbit. I to właściwie było jego ostatnie stałe miejsce, gdzie występował. Oczywiście występował w różnych innych miejscach. Brał udział w opłatkach, w spotkaniach klubowych. Przeważnie coś pisał na każdą z tych okoliczności. I to było bardzo ciekawe. Na opłatek pisał jakiś sketch, czy piosenkę i tak dalej. Także tu widzimy jego, że tak powiem, szeroki wachlarz działalności, prawda? Też i śpiewał, i on występował, był aktorem, piosenkarzem, grał na gitarze, na fortepianie, reżyserem, pisał piosenki, muzykę do tych piosenek, skecze. Także był naprawdę bardzo, bardzo uniwersalnym takim twórcą, bardzo wyjątkowym. Miał pan okazję go spotkać? No tak, oczywiście. Ponieważ filmowałem jego rewie, występy, Refrena poznałem, najpierw poznałem Basię Kożuchowską, filmowałem takie spotkanie opłatkowe w klubie Iwonicz i tam była Basia Kożuchowska. Poprosiła mnie, żeby nagrać występ refrena. Więc oczywiście się zgodziłem i wtedy poznałem refrena. Refren się oczywiście zgodził. Nie było żadnych problemów. I później w zasadzie już byłem wszędzie tam, gdzie on występował. Czy ma pan mnóstwo tych materiałów archiwalnych z jego występu? To znaczy mam około 40 godzin materiału. Plus około 20 godzin później już nagranych różnych spektakli, tu szczególnie przez kabaret Bocian, który założył założył Bogdan Łańko i Ewa Milde. I oni w swoich spektaklach, a właściwie zawsze, w każdym spektaklu było coś refrena. A nawet całe przedstawienia poświęcali tylko i wyłącznie refrenowi. Także ten refren żyje cały czas pośród nas i jego piosenki, jego utwory wykonują aktorzy teatru refrena, ale też inni młodzi,
którzy go nie znali. Ile z tych materiałów znalazło się w pańskim filmie? Tak, więc tu był dylemat, które wybrać, prawda, materiały. Oczywiście nie wszystko technicznie było dobre, żeby wykorzystać, ale znalazło się bardzo dużo fragmentów utworów. I teraz ten film był wiele razy skracany, bo prawda, jeżeli się podchodzi do czegoś z sentymentem, tak jak ja, czy aktorzy teatru... To ma tendencję do rozrastania. Tak, to my byśmy dali tych materiałów jak najwięcej i film by trwał 4 godziny i nam by to nie przeszkadzało. Dokładnie. No ale trzeba było to jakoś zrobić tak, żeby nie był film nudny, żeby był dynamiczny, a żeby można było go po prostu oglądać, nie ziewając. Tak. W związku z tym, tak mówię, oczywiście było dużo utworów, dużo numerów, które nie można skrócić, dlatego że one... Mówią kontekst. Treść tych utworów i powiedzmy jakaś puenta były bardzo ważne. Są takie numery jak na przykład Pardy, czy Brycz, czy Okrągły Stół, których po prostu by było grzechem skrócić. W związku z tym trzeba było dawać już takie najlepsze, najciekawsze wybrane były piosenki, czy utwory, czy skecze. Sobie takie najważniejsze. Może powiem jeszcze o filmie trochę więcej. Ta. Film składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest godzina, druga część troszkę ponad godzinę. A pierwsza część powstała w sumie na bazie monodramu, który napisał refren po śmierci swojej żony Niny Oleńskiej w 1983 roku. I ten monodram jest w zasadzie autobiografią refrena. On opowiada o swoich losach, o tym, co pisał, co tworzył jeszcze w okresie przedwojennym. Później opisuje cały szlak bojowy najpierw z armią Andersa, później z drugim korpusem, Monte Cassino, emigrację londyńską i później chicagowską. Także ta pierwsza część filmu w zasadzie jest oparta na tym monodramie. Ten monodram jest takim kręgosłupem całej pierwszej części. Gdybym nie miał tego utworu nagranego, naprawdę by było bardzo ciężko cokolwiek zrobić. Tak. Także ta pierwsza część jest właściwie oparta cała na tym monodramie rozmowa z Niną. Natomiast druga część, już tam są tylko fragmenty, niektóre fragmenty jego utworów, jego opowieści, ale druga część już jest ilustrowana, ponieważ druga część zawiera jest o jego twórczości w Chicago. W związku z tym już tutaj było czym ilustrować, bo miałem właśnie dużo nagrań. Co prawda ja filmowałem refrena, można powiedzieć, dość krótko, bo filmowałem tylko 4 lata, ostatnie 4 lata jego życia, ale w tym czasie okazało się, że refren na tych wszystkich rewiach czy innych przedstawieniach wykonał swoje wszystkie najważniejsze utwory. Czy on, czy aktorzy refrena. Także to było coś wspaniałego, że można było dzięki tym nagraniom można było zilustrować jego twórczość w drugiej części. Tak, także widząc fragmenty jego wypowiedzi, widzimy, że to są wszystko lata, nie powiedzmy 60., 70., tylko to jest nagrane w latach, pod koniec lat 80. Ale tak jak mówię, refren wtedy przez te 4 lata wykonał wszystko to, co było najlepsze w jego twórczości.
A bardzo ważną rolę odegrała spora grupa osób, które były związane z refrenem. W Dzienniku Związkowym znajdziecie się Państwo w ten weekend, 16 lutego, aż dwa materiały poświęcone temu filmowi. I mam tutaj przepiękne zdjęcie, na którym są prawie wszyscy, oprócz Pana. Proszę nam powiedzieć. Nie, jestem też na tym zdjęciu. Tak. Tak. Na tym zdjęciu są aktorzy Teatru Refrena. To znaczy, może powiem tak, po kolei, od lewej. Basia Kożuchowska, aktorka Teatru Refrena. Następny jestem ja. Później jest Liliana Piekarska. Później jest Boguś Łańko, Barbara Chałko, Julita Mroczkowska i Andrzej Piekarski. Także to są wszystkie te osoby, które wystąpiły w tym filmie. W filmie Refren. One się wypowiadały, a część z nich to aktorzy, natomiast pani Basia Chałko jest krewną. Tak, Basia Chałko jest krewną refrena i Basia Chałko w sumie w tym filmie też opowiada o refrenie, tak jakby od strony może więcej historycznej. Właśnie z innej perspektywy chyba. Z innej perspektywy. Jest takim w zasadzie lektorem w tym filmie. Jak długo trwała praca nad tym filmem? Bo jest to projekt, który nie powstał z dnia na dzień. Tak, praca trwała dość długo. W pierwszej kolejności to w roku 2001 z Basią Kożuchowską nagraliśmy wywiady z ludźmi, jakby powiedzieć, z otoczenia refrena. I pomogła nam właśnie ta intuicja, bo później niektórzy z nich zaczynali odchodzić, tak jak pan Robert Lewandowski czy inni. Także te nagrania okazały się bezcenne. A w tamtym czasie myśleliśmy o zrobieniu serii programów jakby poświęconych refrenowi. Ale ten projekt upadł i w zasadzie został odłożony na półkę. I dopiero w 2015, że tak powiem, zacząłem pracę od nowa przy tym filmie. Trzeba było te około 40 godzin nagrań na kasetach. Zdigitalizować. Tak, przegrać to, zrobić z tego kopię digital. Następnie trzeba było to wszystko opisać. Każdą kasetę, minuta po minucie, trzeba było dokładnie opisać, co tam jest, kto występuje, jaki jest numer. I to zabrało trochę czasu. I wtedy zrobiliśmy jeszcze raz wywiady z aktorami Teatru Refrena. I wtedy w zasadzie powstał pomysł, żeby jednak zrobić film dokumentalny. Był pomysł, żeby zrobić samą rozmowę z Niną, ale sama rozmowa z Niną myślę, że mogła być niezbyt dobrze rozumiana przez ludzi, powiedzmy, tego pokolenia. Dlatego postanowiłem zrobić film, który, że tak powiem, opowie o refrenie. Oczywiście są te, tak jak wspomniałem, ta rozmowa z Niną była bardzo ważna. Ale tak, i później znowu była mała przerwa i film tak naprawdę był montowany w roku 2022 i 2023. To był ten okres, kiedy był montowany, też z różnymi przerwami. Trzeba wiedzieć, że ja pracuję zawodowo i ta zabawa w film jest moja pasja, ale też mój part-time. Ponieważ przez wiele lat to prowadziłem studio Discovery Video. Właśnie firma Discovery Video. Tak, nadal prowadzę działalność. W tej chwili na Przedmieściach mam swoje biuro. Ale tak jak wspomniałem, film całkiem niedawno był montowany. 2022-2023 rok. W tym roku jeszcze robię jakieś tam drobne poprawki. Muszę powiedzieć coś ciekawego, bo właśnie byłem w 2022 roku na jesieni, byłem w Polsce i
I to, co miałem na ten moment zmontowane, zabrałem ze sobą. I pokazałem takiej dość licznej grupie znajomych na takim prywatnym pokazie. Przygotowałem sobie tekst na rozpoczęcie wszystkiego i mogłem go przeczytać. Po prostu emocje wzięły górę. A ponieważ zaczynał się on od słów piosenki, którą miał przywitać Młynarski refrena w Warszawie w 1991 roku. Może zacytuję. Znaczy, chyba znam na pamięć, ale przeczytam, żeby się nie pomylić. Dla pewności. Proszę bardzo. Te piosenki są sercem pisane, jednym sercem stęsknionym, gorącym, a piosenkę dla ciebie, refrenie kochany, serc powinno napisać tysiąca. Mocny tekst. Oczywiście ja widzę, że ten film jest taką pańską piosenką dla refrenu. No i taką trochę takim powrotem refrena do Polski. Mhm. Bo kolejne pytanie będzie, co dalej z tym filmem? Wiesz, że ten film trafi do Filmoteki Narodowej. Został w Polsce, tak jak pan mówi, bardzo dobrze przyjęty, a jest szansa. Jeszcze w Polsce jeszcze nie, jeszcze w Polsce nie. Jeszcze nikt go nie widział, ale na tym prywatnym pokazie. Wtedy tak. Mhm. Natomiast co dalej? Jakie są dalsze plany? Czy w planach są plany dotyczące tego filmu oraz kolejnych projektów, bo wiem, że to nie koniec jeszcze pańskiej pracy z tym materiałem, który pan zebrał. Tak więc mam w planie skrócenie tego filmu, to znaczy, żeby już nie był w tej wersji pełnometrażowej, że tak powiem, dwuczęściowej, który jest, myślę, świetną sprawą, jeśli chodzi o pokazy. Natomiast będę chciał zrobić wersję 45-minutową do telewizji. Jeszcze nie mogę powiedzieć do jakiej, jeszcze jakichś konkretnych rozmów nie prowadziłem, ale wiem, że taka długość filmu jest w sumie najlepsza, jeśli chodzi o dokument, żeby to pokazać. Można jeszcze tam zrobić, powiedzmy, parę minut jakiejś rozmowy, jakieś komentarze czy coś. Także jest taki pomysł, żeby zrobić tą wersję, tak powiem, telewizyjną. Ale również chcemy pokazać samą rozmowę z Nino i kolejna produkcja, którą też żeśmy zaczęli z Basią Kożuchowską w pewnym momencie, są perełki refrena. To znaczy wszystkie jego najlepsze utwory. Także są takie dwa jeszcze projekty, które myślę, że może się uda w tym roku zrealizować. Tak mówię, trzeba wiedzieć, że ja pracuję zawodowo i to jest, powiedzmy, moja pasja i to jest, powiedzmy, moja taka dodatkowa praca. Także no, takie są plany. Trzymamy kciuki, bo zgaduję, że to sporo pracy. To również ogromne wyzwanie techniczne. Już sam proces przeniesienia tych materiałów na cyfrowe nośniki i skatalogowanie ich, to o czym pan wspominał, to mnóstwo pracy. Później trudne decyzje dotyczące wyboru tego materiału, edycji. Tak, oczywiście. na szczęście ja ten film montuję osobiście, że znam montaż filmowy, też filmowałem, montowałem i całą realizacją i wszystkim się zajmuję. Oczywiście też z pomocą Basi Kożuchowskiej i Julity Mroczkowskiej, które mi bardzo, bardzo pomagają, jeśli chodzi o tą stronę artystyczną w doborze, powiedzmy, klipów, numerów i tak dalej. I oczywiście też pomoc Basi Hałko, która od strony jakby historycznej jest też ekspertem, jeśli chodzi o refrena. Także mam wokół siebie samych fajnych ludzi. Wszyscy pomagają, a to jest projekt zbiorowy. Wszyscy ci, którzy są tutaj na tym zdjęciu, mają swój wkład w stworzenie tego filmu. Także dziękujemy. Tak, drodzy państwo, zapraszam wszystkich na 18 lutego
do Muzeum Polskim na godzinę drugą, będzie pokaz tego filmu. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Muzeum Polskie w Ameryce, 18 lutego, początek filmu o godzinie drugiej. Jak trafić do muzeum, wiecie Państwo na pewno doskonale. 984 North Milwaukee Avenue. Bilety kosztują tylko $20. Naprawdę warto. Do zobaczenia w muzeum. Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę i do zobaczenia, bo mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zapowiadać kolejne pańskie filmy dotyczące Feliksa Konarskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.